chcesz założyć własny biznes, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Wszędzie słyszysz niezrozumiały prawniczy bełkot? Zostań ze mną, to pokażę Ci po ludzku, jak to ogarnąć. Na swoim kanale dzielę się kulisami i wiedzą z tematu prowadzenia biznesu. Czasy są, jakie są i wiem, że prowadzenie biznesu w Polsce nie jest najłatwiejsze. Ja prowadzę swój biznes już od 10 lat i wiem, że robię to w najbardziej bezpiecznej formie. Powiem Ci, jak ja prowadzę biznes oraz rozwieję najczęstsze wątpliwości związane z prowadzeniem spółki. Być może wahasz się dzisiaj, czy założyć swój biznes w ramach działalności jednoosobowej, czy w ramach spółki z o.o. Moim zdaniem w tym momencie najlepszym rozwiązaniem, zarówno prawnym, jak i takim gospodarczym, jest założenie prostej, zwykłej spółki z o.o., gdzie założenie nie kosztuje grosze, a prowadzenie kosztuje praktycznie mniej niż działalność gospodarcza, biorąc pod uwagę to, że nie musimy płacić ZUS-u. Jedynym powodem, dla którego być może warto jest prowadzić działalność gospodarczą, jest to, że ktoś być może wybierze podatek, który będzie ryczałtowy, na przykład 5,5% od swoich przychodów, a nie od dochodowy. To tylko dla osób, które wykonują swoją pracę i mają bardzo wysoką marżowość, czyli nie kupują produktów i ich odsprzedają, tylko wykonują swoją pracę za wysokie wynagrodzenie. Czyli cała kwota, którą uzyskają z przychodu, jest praktycznie ich zyskiem. To może być jedyny powód podatkowy, dla którego warto jest mieć działalność, natomiast to nie uchroni nas przed ryzykami, odpowiedzialnością czy różnymi rzeczami, które w życiu się zdarzają. Być może zastanawiasz się, jak założyć firmę, gdzie znaleźć księgowego i ile to powinno kosztować. Ja zanim założyłem swój biznes, też się na tym zastanawiałem. Kiedy ja myślałem o swoim biznesie, zastanawiałem się, było mnóstwo znaków zapytania. Nie wiedziałem, jak go prowadzić, nie wiedziałem, czy to jest ciężkie, czy to jest trudne, czy urząd skarbowy jest łatwy do rozliczenia, czy jest trudny. Natomiast dzisiaj z perspektywy osoby, która prowadzi już biznes 10 lat, wiem, że te wszystkie obawy były w pewnym sensie obawami, które się później nie potwierdziły, były wysnane z palca. Prowadzenie biznesu w Polsce nie należy do najłatwiejszych, ale biorąc pod uwagę to, jakie są benefity z tego, że tą działalność się prowadzi, to te trudności, które trzeba przejść, są tak naprawdę z mojej perspektywy dzisiaj niewielkie. Więc trzeba wiedzieć kilka naprawdę ważnych rzeczy, żeby wejść w ten biznes i w ogóle robić biznes. Często słyszę, że spółki są takimi podmiotami dla osób, które robią naprawdę duże biznesy. A co ja o tym sądzę? Sądzę, że to jest totalna bzdura. Ja uważam, że jak ktoś zaczyna działalność gospodarczą, chce robić własną firmę, powinien od razu ją otworzyć w ramach spółki z o.o., ponieważ to jest dużo więcej korzyści niż trudności. Bo mówi się, że działalność jest prosta, jest łatwa, jest tania, można ją sobie samemu prowadzić. Natomiast ma też szereg o wiele większych wad. Na przykład jak to, że trzeba płacić pełny ZUS, który wynosi w tym momencie 1,5 tysiąca złotych, niezależnie od tego, czy się zarabia, czy się nie zarabia. Koszty, które są w spółce, mówi się o tym i nawet same księgowe mówią, że to jest drogie i nieopłacalne, natomiast wiele księgowych robi to z własnej wygody i z tego powodu, że nie potrafią księgować pełnych księgowości. Jak firma, która prowadzi biuro księgowe i obsługuje spółki, ma wiele spółek, to dla nich jest tyle samo pracy kosztuje to, żeby obsłużyć taką spółkę, albo niewiele więcej, niż działalność gospodarczą, więc te koszty powinny być podobne. Więc to jest jeden z mitów, które chciałem obalić. Wielu z Was wie, że istnieje opcja spółki, czy prowadzenia spółki bez ZUS-u. Jak to wygląda? Już tłumaczę. W przypadku, kiedy mamy spółkę, w której są przynajmniej dwie osoby, spółka z o.o. jest zwolniona z ZUS-u, czyli jej udziałowcy nie muszą być płatnikami składek ZUS-owskich. Czyli można prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki ze swoim wspólnikiem, może to być ktoś z rodziny i automatycznie nie będziemy musieli płacić składek ZUS-owskich jako przedsiębiorca. Oczywiście musimy sobie znaleźć inny tytuł do ubezpieczenia, natomiast to nie jest żaden problem, kiedy mamy już firmę, możemy się w niej samemu zatrudnić. Wydaje ci się, że założenie spółki wymaga prawnika, notariusza i wysokich kosztów i trzeba kapitał zakładowy. To nie do końca jest tak, bo spółkę można założyć przez internet za jedyne 350 zł, nie wychodząc z domu. Można to zrobić raptem w kilka dni i nie musisz mieć do tego prawnika czy notariusza. Wasze obawy najczęściej polegają na tym, że wydaje Wam się, że prowadzenie biznesu jest drogie. Uwierzcie mi, ja prowadziłem praktycznie wszystkie możliwe formy prowadzenia, od działalności poprzez spółkę cywilną, spółkę komandytową czy spółkę akcyjną. I doskonale wiem, że prowadzenie biznesu w ramach spółek jest o wiele bezpieczniejsze i też tańsze niż prowadzenie tego w ramach jednoosobowej działalności. Być może spotkałeś się z takim pojęciem jak uchwała, walne zgromadzenie wspólników czy zarząd spółki.
i być może dzisiaj to Cię przeraża przed tym, żeby taką spółkę założyć. Natomiast musisz wiedzieć to, że ja wszystkie swoje spółki prowadzę sam, nie muszę mieć jakiejś rady nadzorczej, nie muszę mieć dodatkowego zarządu, nie muszę mieć sztabu prawników, wystarczy jedna osoba i żeby to wszystko ogarnąć, wystarczy jednodniowy kurs, który Cię przygotuje do tego, więc to nie jest jakaś wielka filozofia. Wydaje Ci się, że w spółce grozi Ci podwójne opodatkowanie? Ja znam wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki prawa handlowego i nie znam ani jednego, który zgodziłby się dobrowolnie, żeby opodatkować swoje zyski podwójnym podatkiem. Jest wiele sposobów na to, żeby opodatkować swoje zyski tylko jednym podatkiem. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej mamy podatek w zależności od tego, jaki sobie wybierzemy. Najczęstszymi podatkami jest podatek według skali podatkowej, czyli 17% do limitu pierwszego progu podatkowego i 32% lub podatek liniowy 19%. Musimy zapłacić ZUS blisko 1500 zł, jeżeli mamy działalność, która już jakiś czas jest na rynku, oraz mamy pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, za błędy, które popełnimy my bądź nasi pracownicy i automatycznie jesteśmy w sytuacji, w której wiele firm zbankrutowało przez to, że właśnie prowadziło w tej jednoosobowej działalności gospodarczej. Księgowość natomiast może być uproszczona lub może być pełna, natomiast większość ludzi wybiera księgowość uproszczoną. Natomiast w spółce z o.o. podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, wynosi 9% w przypadku firm, które mają przychód roczny do 1 200 000 euro, czyli jest korzystny ten podatek, natomiast większe spółki prawa handlowego mają podatek CIT 19%. ZUS-u nie muszą płacić przedsiębiorcy, którzy są w spółce i jest minimum 2 osoby jako udziałowcy. Natomiast odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. jest ograniczona do majątku, do kapitału, który włożą właśnie w tą spółkę. Księgowość natomiast musi być pełna i to jest wymóg formalny. Pamiętajcie natomiast, że pełna księgowość w stosunku do uproszczonej może wcale nie różnić się znacznie kosztami. Wszystko zależy od tego, w jakim systemie będzie pracował księgowy, czy będzie robił problemy w związku z tym, że ma więcej roboty, czy będzie się musiał doedukować w związku z tym, że księgowość będzie musiał taką prowadzić. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat różnych form prowadzenia działalności, zapisz się na webinar w opisie pod tym filmem i dowiedz się więcej.